Dzisiaj tu mamy takie wydarzenie, początek budowy naszego pomnika, który ma upamiętniać naszą kopalnię Morcinek, że tu takiego coś istniało. Minęło 20 lat i właśnie na rocznicę tych 20-lecia chcemy postawić tu takie miejsce upamiętniające te kopalnie. Będzie to obudowa górnicza, odrzwiowa, chodnikowa i pod tym będzie zabudowany wózek kopalniany, symboliczny wózek kopalniany, tak przypominający roboty kopalniane. No historia to jest taka, że w zasadzie górnicy tu działający w kole górników w Kaczycach wpadli na taki pomysł, ale konkretnie Bronisław Budziński, takim głównym inicjatorem i pomysłodawcą, to trzeba mu przyznać, że chociaż on nie pracował na kopalni Morcinek, to jednak jest w naszym kole górników i tak, taka sytuacja. Oj, ten kosz wyjdzie nas gdzieś koło 40 tysięcy, jakby policzyć całą wartość tego pomnika. No, natomiast dużo rzeczy mamy jako z darowizny z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń, mamy sponsorów. No a widzi pan, robocizna już nie liczymy nasza, która tutaj robimy. Tak? Oficjalne otwarcie i odsłonięcie będzie 4 grudnia na Barbórku. Zapraszamy mieszkańców, zapraszamy wszystkich górników, którzy tu pracowali na Morcinku. Będą również zaproszone osoby, które sponsorowały to. Także myślę, że to jakoś będzie. Oczywiście tu nasz ksiądz proboszcz poświęcał to. Potem zapraszamy po tym odsłonięciu na mszę barburkową do Kaczyc. Bo od chwili pomysłu do realizacji jak długo minęło czasu? To już od października 2018 roku, czyli to już jest ponad rok.